Witam. W tym filmiku pokażę, jak się dodaje zdjęcia do naszej strony. Więc jeśli już mamy napisaną jakąś wiadomość, zdjęcia dodajemy klikając tu. Teraz wybieramy wszystkie pliki, które chcemy dodać do tego postu. Możemy wybrać kilka na raz, tak jest najłatwiej. Teraz, żeby dodać pojedyncze zdjęcie koło paragrafu, kliknij wstaw do opisu. Można wybrać wielkość tego zdjęcia, można dodać jego tytuł, opisać je, ale generalnie wystarczy, że klikniesz tu wstaw do opisu i zdjęcie jest. Możemy sprawdzić, jak to wygląda. Więc tu jest to zdjęcie. Żeby dodać kolejne zdjęcie, kliknij gdzie chcesz, żeby to zdjęcie miało być dodane. Tu w galerii są zdjęcia, które dodaliśmy do tego postu. Czyli do każdego postu trzeba dodać zdjęcia. Czyli w każdym poście musi być kilka zdjęć, żeby można je było najpierw załadować na serwer, a później, żeby je można było wybrać i pokazać w poście. Możemy dodać całą galerię, klikając tu. Tu jest kilka opcji, jak dodać galerię. Ale żeby dodać pojedyncze zdjęcie, trzeba kliknąć tutaj i później wybrać opcję wstaw do opisu. Możemy też dodać zdjęcie tak, aby pojawiało się po prawej stronie, nie po lewej. Czyli znowu klikamy na galerię. Pokazujemy zdjęcie, które chcemy dodać. I tutaj jest wyrównanie. Wybieramy opcję do prawej, wstawiamy do wpisu. I jest zdjęcie po stronie prawej. Sprawdzamy, jak to wygląda. Jedno zdjęcie, drugie. Więc tak w skrócie wygląda dodawanie pojedynczych zdjęć do postu. Żeby dodać wszystkie zdjęcia, jakie galeria, wystarczy, że klikniemy na miejsce, gdzie chcemy dodać tą galerię. Klikamy znowu ikonę za zdjęciem. Wybieramy galerię i klikamy wstaw galerię. Zapisujemy podgląd. I oto nasza galeria. Jeśli będziesz potrzebował więcej informacji, napisz mi na e-maila. Na pewno odpiszę.